Good evening, everyone. My name is Nastasia Domaracka, and I'm a theater director and the curator of this Polish week at the Almeida Theater. And I am extremely honored to be joined today by legends of Polish theater, that is Anna Augustynowicz, who is an artistic director of Teatr Współczesny in Szczecin, Julia Holewińska, who is a playwright, one of the most prominent contemporary playwrights in Poland, and Jan Kamiński, who is a theater director, training to be a theater director at an academy in Warsaw. Dobry wieczór. Hello. I'm going to start with a massive question, and the time limits is not going to work in my favor, but I would like to start with a question that is, why theater? And if we could go, maybe let's start with Anna Augustynowicz. Teatr jest medium, które pozwala nam ujrzeć coś, czego nie jesteśmy w stanie dostrzegać w teatrze życia codziennego, czy funkcjonując w społeczeństwie spektaklu. Right, so the theater is a medium that allows us to see what we normally are not able to in the theater of everyday life. And powtórz proszę końcówkę zdania. Czego nie jesteśmy w stanie ujrzeć, funkcjonując w społeczeństwie spektaklu. Yes, and being part of the society of the spectacle also does not let us recognize what we are able to when we see the theater. Odwołuję się tutaj oczywiście do Goffmana i do Deborda. This is naturally in reference to Hoffman and Guy Debord. Natomiast oni sformułowali z socjologicznego punktu widzenia definicję teatru, w którym przychodzi nam uczestniczyć w codzienności. They have formulated a definition from the sociological point of view of a theater that we take part in everyday life. Natomiast sztuka teatru, bo taką się zajmujemy tutaj, o takiej mówimy, jak w ogóle etymologia słowa teatr z języka greckiego wskazuje, jest miejscem do patrzenia, miejscem do widzenia. However, the word theater itself from its Greek etymology and the art of theater, its purpose is a place where one can see theatron. Ale nie dotyczy to tylko architektury, ponieważ teatr staje się między ludźmi, a sztuka teatru w dzisiejszym świecie, zresztą myślę, tak było zawsze, ale dzisiaj ten teatr tworzymy i widzimy, co dzieje się w teatrze tego życia codziennego. Sztuka teatru uczy nas, czy pozwala nam, czy wydobywa z nas zdolność widzenia tego, w jakim teatrze tkwimy w rzeczywistości, w codzienności. This is not a term that's used to describe architecture, because theater takes part between people, and what we are able to see is the intimacy and the connections between people that we would normally not be able to do in everyday life. Dlatego teatr jest moim sposobem na życie, jest moją drogą. This is why theater is my way of life, my path. Pozwala mi ujrzeć, żeby nie zwariować. It lets me see so that I will not go mad. It's a very, very good answer. And what about you, Julia? Ja nie wiem, czy potrafię tak pięknie jak Ania odpowiedzieć na to pytanie. I'm not sure I can answer this question as beautifully as Anna did. Więc jestem bardzo onieśmielona. Powiem ze swojego punktu widzenia, jestem dramatopisarką. I Ania wspomniała o szaleństwie. I will speak from my point of view, which is one of a playwright. Anna said about madness. A pisanie, czy to dramatów, czy powieści, czy esejów, jest bardzo taką samotniczą drogą. Writing, be it a plays or anything else, it's a lonely road to follow. I dlatego zajmuję się teatrem też jako dramaturżka, co jest przecież zupełnie innym zawodem niż dramatopisarka, żeby nie być samotną i żeby uczestniczyć we wspólnocie. And this is why I do theater, so that I will not be lonely. I also work as a dramaturg, which is a completely separate job,
And this way I can be part of a community. I dla mnie teatr przede wszystkim jest taką wspólnotą. Czy ja się zawiesiłam, czy nie? Oh, I think we lost Jan there for a second. I will become a translator. So Julia said that theater is a community for her. Jest taką wspólnotą, której ja czasami nienawidzę. That she sometimes hates. Ale bez której nie umiem już żyć. But she can't live without it. I relate very much. So. Oh, Jan is back. Yes, I'm back. I'm sorry, we're having some. No, don't worry, I stepped in. I'm glad we can work. Yes. All right, great. Dlatego to szaleństwo jest zarówno gdzieś i w teatrze, i poza teatrem. I ta praca jakby indywidualna i praca we wspólnocie jest takim moim sposobem na to, żeby nie zwariować. This madness, it finds us both in theater and outside of theater. And this is why I want to work on my own and in a community, because this is my way not to go mad. Great, thank you so much for very passionately answering that first question. I want to ask something that I've been wondering for quite a while, especially as a Polish director living abroad. Is the history of Poland essentially the history of Polish theater and vice versa? And if so, are our revolution alive? Are they alive because of our canon? And if we could start with Anna again, that would be great. Tutaj jest bardzo ciekawy temat, w jakim stopniu kanon i w ogóle czy dysponujemy jeszcze kanonem może wywoływać czy wpływać na rewolucję, czy odwrotnie. This is a very interesting subject to start with. We should ask ourselves if we still have a canon to call our own and if it's even possible for this canon to influence a revolution or vice versa. Czy też pewne wrzenie świata podkręca nas do tych wzorców wyobraźni, które mamy zapośredniczone przy pomocy literatury. Or perhaps it is that... Okay. Short sentence. Or perhaps this is the boiling point of the world, which makes us search for influences and structures that we have inherited from literature and the canon. I tutaj mamy do czynienia jakby ze sprzężeniem zwrotnym, ponieważ kanon stricte polskiej literatury, w szczególności literatury romantycznej, and this is a sort of mutual feedback because the canon of Polish literature, especially romantic literature. No, the gods of technology are really on our side today. There we go. Uh-huh. Musisz powtórzyć, przerwało cię. Tak. Teatr, nasz ten kanon literatury, szczególnie literatury dramatycznej, kształtował się w XIX wieku, bo wtedy powstawały państwa narodowe, a Polski nie było wtedy na mapie. Our canon, the Polish canon of literature, especially dramatic literature, has been shaped in the 19th century because that was when social countries began to appear on the world map. And Poland was not on the world map at the time. So it's a very specific situation for our country. I to, że wtedy walczono o wolność polityczną, w jakiś sposób zdeterminowało coś, co można nazwać, używając terminologii Lacana, naszym społecznym imaginarium. So the fight for political freedom at the time, it has determined the fight that we, using Lacan's terms, we could call today our social imaginarium.
Drugą ważną rzeczą, wydaje mi się, w tej perspektywie kształtowania społecznego imaginarium leży położenie Polski, które jest w tak zwanej szarej strefie, ponieważ wtedy Polski nie było i marzeniem była Polska od morza do morza, czyli kończąca się na Łabie. Z jednej strony, bo tam docierały wpływy Cesarstwa Rzymskiego, z drugiej strony aż po Krym, czyli gdzieś za Kaukazem był Orient, za Łabą był Zachód, a my znajdowaliśmy się w sferze tak zwanej szarej strefy, która określa się jako słowiańszczyznę. I to nie jest tylko determinanta geograficzna, ale jest to determinanta mentalna także. Także to jest to, co jest pęknięciem pomiędzy kulturą wschodu i kulturą zachodu. Sorry. Nastasia, if you could, because I have some problems. I will. This is so much fun. It is. The new normal. Yes, so Anna's answer to this was about the fact that Poland is, you know, the way it's placed, it's almost like a gray sphere in terms of geography. And, you know, the land that we refer to as the Slavic land and the land that everyone sort of wanted to have a part of. And that's why we were not a country for such a long time. And I think that is Anna's answer, that our canon is almost determined by that. Over to Julia, if we could. What is a canon? Ja myślę sobie tak, że to jest bardzo teraz taki interesujący czas, dlatego że pewne rewolucje mają miejsce w naszym kraju i dochodzimy do czegoś takiego, że mamy dwa kanony. I think this is a very interesting... I think this is a very interesting time to live in right now, because in our country there are revolutions taking place as we speak, and it is my belief that we may have two or even three canons functioning simultaneously right now. I jest oczywiście ten kanon, o którym mówiła Ania, ten XIX-wieczny literacki kanon, który nas wszystkich ukształtował. So first it's obviously the canon that Anna spoke about, the 19th century literary canon that shaped us all. I który ja bardzo za każdym razem, jak siadam do pisania, bardzo chcę zabić w sobie. And which I try to kill inside myself every time I sit down to write. I za każdym razem do niego powracam. And still every time I come back to it. I za każdym razem go dekonstruuję i się z nim kłócę. Ale z tego jestem zbudowana. But this is what I'm built of. Ale myślę sobie, że ja już wcale nie jestem taka młoda, niestety. But I think I'm not that young anymore, unfortunately. I jak patrzę na moje studentki i na moich studentów, to oni mają już zupełnie inny kanon. And when I look at my students, I think that they function in a completely different canon. I z czego się bardzo cieszę, bo dochodzą inne gdzieś głosy do tego, jak myślimy o teatrze, ale też jak myślimy o nas jako o narodzie. Which I'm very happy with, because there are new voices speaking about what we think about the theater and also speaking about us as a people, as a nation. I myślę sobie, że jesteśmy w takim momencie, gdzie te nowe kanony się tworzą, i myślę tu przede wszystkim o takich głosach wykluczonych. And I think we are right now in a moment where these new canons are being shaped, and I especially think about the voices of minorities, of people who have been oppressed. I przede wszystkim myślę tu oczywiście, nie będę oryginalna, o głosie kobiet. And obviously the most important one of that is the voice of women. Ale drugim bardzo mocnym głosem, i teraz powstaje wiele książek na ten temat w Polsce, jest głos chłopów, głos tak zwanego chamstwa, jak to jest często nazywane. But the other voice that is coming to the public debate right now in Poland is the minority of peasants and the way that peasantry shaped the Polish nation in the past. Bo to jest bardzo, bardzo ciekawe, że 98% Polski do dziś to jest, może 96, to jest Polska rolnicza. It's very interesting in that up till now, 99, maybe 96% of Poland
is still a rural agriculture of Poland. Ale ciągle mamy w naszym kanonie i w naszej jakby w naszych wyobrażeniach wizję pańskiego dworku. But in our imagination it's always a mansion of a great lord. I myślę, że te nowe kanony się tworzą i dzięki nim powstaną nowe rewolucje. And Jan is gone again. So Julia just said that she thinks that new canons are being made and that she hopes that they will create new revolutions. And on that note, I'd like to ask you, how is theater responsible for shaping and shifting Polish society? And maybe let's start with Jan, so he gets to speak before he keeps disappearing. While I'm still connected, it's an interesting question to be sure, in that a lot of people, especially like young people, students of directing and people only entering the theater, we are starting to slowly lose faith in theater as a medium, in the sense that it's no longer a place of interest to many people. Like it's a bunch of colleagues working for one another and, you know, paying one another and then watching one another's work, which is not good, because it is my belief that theater is always created to tell the truth, but it's created to tell the truth which stems from love. It should never be an act of hatred or an act of oppression towards the audience or any other human being. Which is difficult to force right now, because it's become a sort of closed circle right now in Poland, in which there is very little ways to actually work for a cause that one believes in, and instead you're subject to these structures and very odd sort of inside workings of the theater, of the theatrical industry. Thank you for that. That's a very good point of view. Anna, please. Myślę, że w tej chwili dzieje się bardzo dużo ciekawych zjawisk. Od takiego teatru życia codziennego, od zjawisk społecznych, międzynarodowych, ponieważ jednak cały czas mam takie poczucie, że wychodzimy z folwarcznego dworku. Right now, I believe many interesting processes are taking place. And I'm speaking also of social processes that work outside of the theater, because it is my belief that we are right now leaving this imaginary mansion, which has shaped our imagination till this point. Chociażby z takiego powodu, że dość dużą część społeczeństwa stanowią dzisiaj ludzie, którzy potrafią pracować w różnych krajach, w różnych językach. Mówię o czymś, co socjologia określa jako prekariat. So this term, I'm not sure if it translates into English as the precariat. It's about the precariousness of people who travel searching for work. Because I believe that a great change in our society right now is that many of Polish people are learning languages and traveling abroad just to search for work, which is a huge shift from what it was before. Jeśli socjologiczne prognozy miałyby się spełnić, to rewolucja w jakimś zupełnym przeskoku cywilizacyjnym może zdarzyć się na świecie, jeśli sformułuje prekariat swój program polityczny. Będziesz musiała mi to rozbić na dwa. Okej. Okay. Powiedz jeszcze raz pierwszą frazę. Rewolucja w takim znaczeniu społecznym, która zmieni nasze życie. Okay, it's a revolution in a social meaning, one that will change our lives as we know them. It will be possible when... Kiedy prekariat, czyli wszyscy ci ludzie w różnych krajach pracujący, mówiący w różnych językach, dla których nie ma barier, bo może siedzieć w domu i pracować w innym kraju, sformułują swój program polityczny. When the precariat, so all those people who speak languages and travel and they are not
borders mean nothing to them and they have this freedom to work, when they form their own political program, it will be possible for a revolution to take place. Natomiast wracając do takich rewolucji, które dzieją się w naszym społeczeństwie, o których wspomniała Julia, chciałabym dodać. But I'm just going to step in. But when it comes about the revolutions that affect our society that were earlier mentioned by Julia, I'd like to add. I w świetle tego, o czym Julia powiedziała, o tej dużej części społeczeństwa wywodzącego się ze środowiska chłopskiego, następuje również przemiana, ponieważ... When we're talking about the social revolution that Julia mentioned, an important shift is in all the people descended from peasantry, because right now... Dzieje się coś takiego, co Witkacy, Stanisław Ignacy Witkiewicz, określał nadejściem wielkiego chana. Because right now, what's taking place is what Stanisław Ignacy Witkiewicz, a prominent Polish writer of the avant-garde, has called the arrival of the great peasants. I odnoszę wrażenie, że tutaj odzywa się to zjawisko, do którego pozwoliłam sobie sięgać w XIX wiek. And I think mianowicie, right now we can see what this idea that I mentioned that stems from the 19th century. Zjawisko to polega dzisiaj na uproszczonym czytaniu modelu romantycznego, bo przecież w Anglii Szekspir także był romantykiem, ale nie mamy tutaj do czynienia z czymś, co dzisiaj odbija się czkawką, czyli to jest sprowadzenie literatury romantycznej, wielkiej literatury narodowej do propagandowych sloganów i posługiwanie się... Pozwól. So what's taking place right now is a gross oversimplification of the way that one reads canonical texts and literature as a whole. Because in my belief, Shakespeare, despite the time difference, was also a romantic at heart. And right now, the oversimplification leads to, instead of an analysis and exegesis of a text, it leads to propaganda instead. I tutaj mamy coś, co dzisiaj wywołuje lęk w sytuacji, kiedy trzeba powiedzieć słowo naród. And this is what makes us afraid when we are supposed to say the word nation. Chciałabym, żeby ono brzmiało jak najpiękniej i chciałabym, żeby ono brzmiało w istotnym tego słowa znaczeniu. Myślę, jak każdy z nas, kto zajmuje się tworzeniem teatru. I would like for this word to sound beautifully as it should. And I believe that this is what everybody who makes theater has to believe. Ponieważ w polskiej literaturze romantycznej mamy porównywalne z monologami Szekspira sprzeczności miotające człowiekiem, chociażby te, którymi zajmiesz się za chwilę, Nastazjo. Because in Polish romantic literature, we have comparable to some Shakespearean monologues, we have these dynamic oppositions which are shown in these works. For example, the work that you will be working on very soon, Nastasia, which is Dziady or For Father's Eve. Dziady, część trzecia. The third part of For Father's Eve, which is a very important political work in Poland. Gdzie tutaj mamy do czynienia z bohaterem, który doznaje tej przemiany, której
Być może my musimy doznać w tej chwili, żebyśmy wydobyli się z tej rzeczywistości rozbitej, z tej rzeczywistości między wschodem i zachodem. Bo to bardzo mocno... The third part of Forefathers Eve, its protagonist undergoes a change, which perhaps is a change that we all should be. Mm-hmm. I'm gonna take a guess that the Future Academy in Warsaw does not have the best Wi-Fi, because I'm assuming this is where Jan is. Thank you so much, Anna, for this thorough answer. I'm very aware of the time, so I'm just gonna jump to the next question, if you don't mind, Julia. I'll start with you, and this is a very personal question in a way, but in British theatre, there has been a very late awakening regarding the situation of women theatre, regarding platforming of women in recent years, definitely. And I know there are some conversations that are to be had in Poland, but you both of yourself, you know, Anna and Julia, you are extreme trailblazers in what you do. And I want to ask you, what are your wishes for women in Polish theatre? And I would like to start with Julia. To jest bardzo trudne pytanie, czego życzę kobietom w polskim teatrze, bo myślę, że tego samego, co w ogóle życzę, czego życzę Polkom po prostu. This is a very difficult question to answer, because my wish for women in Polish theatre is just my wish for Polish women as a whole. Myślę, że jak Ania zaczynała swoją pracę w teatrze, kobiet było znacznie mniej. I think when Anna began her work in the theater, there were very few women then working in the theater. Ja weszłam do teatru zresztą trochę dzięki Ani, bo Ania była w jury nagrody, którą mi przyznano. I entered the theater partly because of Anna, because she was part of the jury, which awarded me a prize. Wejdę, Julio, to były ciała obce. I to była rozmowa z romantyzmem, bardzo ważna dla mnie. Tak, dlatego ja mówię, Aniu, że cały czas się z nią mierzę. It was a play called Ciała Obce, or Foreign Bodies. Yes, which is also in dialogue with romanticism. I'm just going to put it out there that I very much want to stage this play one day in Britain. Moving on. I hope you will do that. I to było 11 lat temu, kiedy zdobyłam tę nagrodę. I to był taki czas, takiego wtedy mam wrażenie otwarcia na kobiety w ogóle w polskim teatrze, bo kobiety zaczęły chodzić jako reżyserki, jako dramatopisarki. It was 11 years ago when I was awarded this prize, and I believe it's around that time that women began entering the theater industry, both as writers and directors. Ale postaram się jakby odnieść w tym, czego życzę polskim kobietom w teatrze, i w ogóle postaram się odnieść do tego, co mówił Janek i co mówiła Ania, czyli do tych zmian społecznych, teatralnych i do narodu. But coming back to my wishes, I will be referencing what Anna and Jan said before, about the society and the nation. Bo z jednej strony życzę kobietom w polskim teatrze i w ogóle, żeby były otaczane czułością i żeby źli reżyserzy i złe dramatopisarki nie robiły krzywdy. On the one hand, I wish them simply to be surrounded by kindness and not be hurt by stupid directors and playwrights. A z drugiej strony życzę Polkom i też polskim kobietom w teatrze, żeby miały wreszcie wolność, zarówno w teatrze, i to jest powiązane, jak i gdzieś w narodzie. But my other wish is for Polish women, both in the theater and in the nation as a whole, is for them to regain their freedom. I życzę tym polskim autorkom, polskim reżyserkom, polskim aktorkom języka, który będzie słuchany. And I wish for all Polish writers, directors, and actresses, which are women,
to find a language which will be heard. Bo zarówno w Polsce ten język nie jest słuchany, chociaż jest słyszalny. Because in Poland this voice it's not heard, even though it's possible for people to hear it. Ale w teatrze to jakby nasz głos też jest często pomijany. But in theater our voice is often ignored. I powiem taką prywatną historię o właśnie o uprzywilejowaniu. Julia is about to tell us a private story about privilege. Jak wiecie Państwo, nasz rząd ograniczył nasze prawo, takie podstawowe prawo do decydowania o własnym ciele i do aborcji, nawet gdy nasze życie i nasze zdrowie jest zabronione. Jakbyś chciała powtórzyć pierwszą część. Jak pewnie Państwo wiecie, w październiku nasz Trybunał Konstytucyjny, nasz rząd zdecydował, że nie możemy decydować o własnych ciałach, o własnym zdrowiu i nie możemy dokonywać aborcji. As you possibly know, last October our government has decided that we as women no longer can decide about our own bodies and our health and we are no longer allowed to have an abortion. I 22 października w nocy ja poszłam protestować pod dom Jarosława Kaczyńskiego. And on the 22nd of October, I went alone at night to protest in front of the house of Jarosław Kaczyński, which is the leader of the ruling party in Poland. I zostałam aresztowana. And I was arrested. I wsadzono mnie do więzienia na 30 godzin. And I was sent to jail for 30 hours. I zrobiono mi rewizję osobistą, rozebrano mnie do naga. I have been stripped down and searched. I teoretycznie grożą mi 3 lata więzienia. And theoretically, I might go to prison for 3 years. Ale mówię tu o pewnym uprzywilejowaniu, ponieważ zostałam przymknięta z 7 dziewczynami. I'm talking about a sort of privilege because I was locked down with 7 other girls. Ale przez to, że powiedziałam, że jestem wykładowczynią, jestem pisarką. But because I told them that I'm an academic teacher and a writer. To tylko ja po godzinie miałam prawnika. I was the only person to have a lawyer after an hour. I życzę wszystkim Polkom, żeby nie musiały być pisarkami. Własnego prawnika. And I wish all Polish women for them not to have to be a writer to get a lawyer. I myślę, że to też tyczy się teatru, żeby dożyć takich czasów, że nie będziemy musiały mieć prawników. And I think, i opiekunów. And I think this also applies to the theater. I wish that we will no longer have need of lawyers and caretakers. Thank you so much for that answer, Julia. And Anna, could you also let us know, you've been on the scene for so long and you have such an amazing, you've achieved so much. You were the first woman to win one of the most important theater prizes in Poland. First woman in a 40-year history, let's just say. And what are your wishes for women in Polish theater who are making now? Ja myślę, że chciałbym czymś dobrym skończyć i myślę, że coś dobrego zaczęło się w związku z protestami kobiet. Zaczęto zwracać uwagę na wszelką inność w teatrze. Kiedyś w czasach Poczekaj. Każde zdanie podrzędne, ja muszę przetłumaczyć. I think right now this is a start of something good in Poland, a process that has started with the strike of Polish women and a process that will be developed in the future. Myślę, że to się dzieje nie tylko w sztuce teatru, ale także w teatrze życia codziennego. And I think it's not only in the art of theater, but also in the theater of everyday life. I do życzeń Julii dla wszystkich kobiet w polskim, nie tylko w polskim teatrze, chciałabym sformułować takie życzenia. And to Julia's wishes for all women in Polish theater and the Polish nation, I would like to add my own.
żeby żadna istota ludzka, niezależnie od płci, niezależnie od koloru skóry, niezależnie od tego, czy jest kobietą, czy jest mężczyzną, czy jest binarna, homoseksualna, była traktowana jak ludzka istota w świecie w relacji z drugim człowiekiem. That a human being, no matter their race or sexuality or gender or anything at all, would be treated as just that, a human being in relation with another human being. Ponieważ mam taką swoją filozofię teatru, że sztuka teatru staje się poza wiekiem i płcią. Trochę tak jak u Szekspira, kiedy wtedy kobiety w ogóle nie miały wstępu na scenę, grali sami mężczyźni. Myślę, że w tej chwili można by robić przedstawienia Szekspir Arebur. Przetłumacz, Janku. Powtórz proszę pierwszą frazę, bo mnie wywaliło. Że ponieważ w tej chwili żyjemy w takiej rzeczywistości, mam swoją taką teorię, że teatr i aktor jest poza wiekiem i płcią. I have my own theory because of the times we are living in right now, that currently actors are beyond age and beyond sexuality or beyond gender. Przychodzi nam tak różne role grać w życiu, w tym teatrze życia codziennego, że właściwie zaciera się granica pomiędzy tym, co jest rolą męską, a co jest rolą żeńską. Jak wspomniała Julia, we have so many roles to play in the theater of everyday life that the borders between what's male and what's female are no longer important. I moja jakby konkluzja tych życzeń jest taka, że życzę wszystkim osobom dramatu, żeby teatr stał zawsze po stronie ludzkiej istoty, po stronie człowieka. And I wish all dramatis personae that the theater and the drama will always stand on the side of the human. Thank you so much for that. It feels like a good moment to end our conversation. I absolutely have no idea where we are time-wise, but I am going to open the floor for one or two questions from the audience. So if you have a question to any of our panelists, please raise your hand. Anyone? Maybe I can't see. We've got a very shy audience. Oh, there we go. Hello. Hello? Yes? I think for an interesting, never mind responsible culture, you want all voices on the big stages. But if they don't provide the space, or if the space is censored, is there interesting participatory theatre in Poland? Is there theatre performance practice in the spaces, in the cracks? Okay. I'm going to feed it in because the panelists can't hear. So the question was about, yes, we all would all like to, you know, create beyond and be always on this right side. But what happens if those spaces are not provided? And is there, you know, what I would probably call in Polish theatrical language, community theater, social theater. Is there space for more of that in Poland, I guess was the question. And let's start with Jan and then go to Julia. All right, so it's an interesting question to be sure, because right now it's a very political matter in Poland. And my answer to that is not a popular one, because I believe that the Polish institutional theater is a sacred place, like the institution of having 30 actors that work together as a family is something that we should never lose. And while it might be oppressive and hard to join on a structural level, I believe it's definitely worth it, because participatory theater or social theater or even any kind of
radical political theater is also possible in an institution. It's also my belief that it is only possible in an institution because the scope of the audience that one can reach is much greater, and the resources that you are given let you put your work first instead of worrying about practical and unimportant matters. But it is very important for me to say here that this is a sort of idealistic point of view, because I am not part of any minority, or there is no real way for people to oppress me other than that I'm a student and I can be like used in a way. Julia, and I'm happy to translate until Jan gets back. Yeah. Czy Janek wrócił, czy nie? Nope. To jest śmieszne, co Janek powiedział, ponieważ... To search for their own way. Oh, yeah. We lost you for a second, but you're back. Oh, no. yes, Julia. Janek powiedział o tych teatrach instytucjonalnych. Ania jest dyrektorką od wielu lat teatru w Szczecinie. Ja dopiero od listopada zostałam wicedyrektorką teatru w Bydgoszczy razem z moim przyjacielem Wojtkiem Farugą. Prowadzimy ten teatr i... Poczekaj sekundę. So, Anna, because Jan mentioned institutional theater, Anna has been the head of the Współczesne Theater in Szczecin for over 30 years. And I have only recently became vice director of theater in Bydgoszcz together with my great friend Wojtek Faruga. I to, co dla nas było najważniejsze w ogóle w myśleniu o teatrze, to poczucie solidarności. And what was most important to us in thinking about the theater was a feeling of solidarity. I tak zaczęliśmy myśleć o naszym zespole, o naszym teatrze. And that's the way we started to think about our ensemble, our team, our theater. I teraz jak przyszedł COVID, to za punkt honoru sobie postawiliśmy, żeby żaden z aktorów, ale też zespół techniczny nie pozostawał tylko na gołej podstawie. And when COVID came, it was a point of honor to us that no actor and no technical worker will be left with only the minimum wage. I to jest gdzieś dla mnie takie poczucie wspólnoty, o której mówiłam, bo możemy dużo mówić o kanonie, a tak naprawdę jak nie mamy czego włożyć do garnka, to no, literaturą się nie nakarmimy dzieci. And to me this is what community is all about, because we can talk about canon here, but we cannot eat canon. I drugą taką rzeczą, która była dla nas super ważna, jak sobie myślę, czy teatr może zmieniać świat. And the other thing that was very important to us is when I think, can the theater change the world? Bo ostatnio przestałam w to wierzyć. Because recently I have stopped believing that. To postanowiliśmy realnie pomagać artystom z Białorusi. We have decided to offer some real help to artists from Belarus. Nie chodzi mi o takie kolonialne z naszej strony postanowienia, że będziemy teraz wystawiać białoruskich dramatopisarzy na przykład. And I don't mean in a colonial way that right now we will be staging Belarusian writers. Tylko taką realną pomoc, o to, żeby mogli przyjechać do Bydgoszczy, dostaną od nas pokoje i żeby mogli odpocząć. But real help, so that they can come to Bydgoszcz, get a room to live in and just rest for a bit. I to jest dla mnie gdzieś taka przestrzeń i wspólnoty i jakiejś rewolucji. Tak chcę myśleć o teatrze. To ładne. And to me this is a space of both community and revolution, and this is the way I want to think about the theater. Thank you so much. That's a very inspiring answer, Julia. Are there any more questions before we say goodbye to our guests?
I don't think there are unless I can't see because the light is in my face. Thank you so much for joining me tonight. It was an amazing, amazing pleasure. And I hope the next time we see each other, all theaters are reopened in Poland and we get to grab some beer or vodka or whatever your drink of choice is. Thank you so much, Anna Augustynowicz, Julia Holewińska, Jan Kamiński. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Dziękuję, Janek. Dziękuję.